Czołem, witajcie, jest Aberka, a my, moi drodzy, znajdujemy się na szczycie naszego sklepu w Milionowicach, bo mam wam do pokazania naprawdę jedną rzecz, ale zwróćcie uwagę, ogarnąłem sobie ekwipunek i ogarnęliśmy, że tutaj praktycznie nic nie ma. Jedyne, co to sobie jeszcze wczoraj zrobiłem, faktycznie tą zbrojkę, czy ten kilofik. Dodatkowo, słuchajcie, zarówno ja, jak i Bobo zaczęliśmy skopywać ten obsydianowy mur, więc trzeba naprawdę Bobo bardzo podziękować, ale no niestety, słuchajcie, to nawet pewnie nie jest 1/4 tego muru, więc trzeba będzie tutaj zrobić dużo, dużo więcej. Ja wykopałem tylko 41 klocków i stwierdziłem, że dobra, moi drodzy, najwyższa pora naprawdę wziąć tyłek w troki i ogarnąć Milionowice. Umówiłem się z Bobo, że naprawimy Milionowice, tylko że nie bardzo mamy surowce. Okej, powiecie, że tutaj przecież jest twój sklepik, gdzie tam troszeczkę rzeczy jest i tak dalej. W sumie z tego można by Milionowice trochę poogarniać, no bo tak, was pół roku nie było. Wojna jedna, wojna druga. Ale przecież tu jest Aberka, jakiś lód, jakieś drewienko i tak dalej, więc całkiem niby spoko. Tylko, moi drodzy, nie wiem, czy tak naprawdę z tych wszystkich rzeczy, z jakiś dałoby się, słuchajcie, wszystko tutaj ponaprać. My na przykład nie mamy dirta, ani nic z tych rzeczy. Dlatego stwierdziłem, tak jak widzieliście po tytule, że wybierzemy się, słuchajcie, do legendarnego już miejsca, czyli miasta Lodowice. Tak, miasta, gdzie, słuchajcie, zaczęła nasza się przygoda z Bobo. Kiedyś tam się szło naprawdę długo, przez bagna, przez jakieś oceany, 3000 kratek. Ale teraz, słuchajcie, my mamy elytrę, więc na pstryk, słuchajcie, dosłownie możemy być w Lodowicach, a tam wydaje mi się, że możemy znaleźć jakiś nasz ekwipunek zostawiony po prostu kiedyś, czy to właśnie dirty, czy inne jakieś takie bardziej podstawowe surowce, które teraz są po prostu na wagę złota. Dlatego, moi drodzy, jeśli chcecie zobaczyć, jak wyglądają Lodowice i przede wszystkim zobaczyć, czy uda nam się ponaprawiać całe to nasze miasto i Bobowice, i Milionowice, bo do tego właśnie potrzebujemy surowców, chyba nie stąd, to oczywiście subskrybujcie kanał, najlepiej z dzwonkiem, bo codziennie macie tutaj filmy z Minecrafta, a na kanale Abra Games o 7 rano jest teraz seria Cat Goes Fishing, więc zapraszam bardzo serdecznie i wpadajcie też na www.abraety, kozackie koszulki Abra Team są i kolorowe koszulki, i kolorowe te kubeczki, i kolorowe bluzy. Darmowa dostawa od 99 zł. A teraz, moi drodzy, ja jestem już chyba gotowy. Tak, ogólnie chciałbym na początku pójść z buta, dokładnie tak. Chciałbym na początku pójść z buta, żeby po prostu z wami troszeczkę pogadać i poopowiadać, co tutaj będzie się, słuchajcie, działo, a potem polecimy sobie już na elytrze, no bo sami widzicie, co tutaj się dzieje. To jest, słuchajcie, miejsce, które, no, nie może tak zostać. Okej, ja się przyznaję, podczas wojny to jest moja sprawka. Ja to zrobiłem podczas wojny, to było gdzieś w marcu? Może w marcu, coś takiego, słuchajcie, to było z pół roku temu. Ale trzeba to oczywiście naprawić i tego nie naprawimy diamentami, tego nie naprawimy lodem, ani nie naprawimy drewnem. Dlatego potrzebujemy ewidentnie, słuchajcie, ewidentnie potrzebujemy właśnie jakichś dirtów, jakichś, słuchajcie, graweli, jakichś piasków, a ja nawet, słuchajcie, nie mam łopaty, rozumiecie to? My wróciliśmy na Milionowice, jest wszystko spoko, tylko że my nie mamy nawet, słuchajcie, tutaj podstaw, żeby w ogóle to wszystko ponaprawić. Okej, tutaj na przykład w tym więzieniu są itemki, ja nawet mogę sobie tutaj ładnie zabrać wszystko git, nie? Tylko że sami widzicie, co tutaj się dzieje. Przez to, że to jest tak opustoszałe, to tutaj nie wiadomo, co gdzie jest. To są jakieś, nagle skrzynka cała z bradawkami, a dirta nie mamy, rozumiecie? Co tu jest grane? Albo to, patrzcie to, tutaj to jest jeszcze lepsza sytuacja. Jakieś bloki diamentowe, czyli super bogactwo. Tutaj patrzcie, coś takiego. No i mamy różową wełnę, a nie mamy, słuchajcie, nawet dirta. Jakby, rozumiecie, co jest grane? Ja sobie wezmę tutaj też poteczki, dlatego że, słuchajcie, pisaliście mi jedną bardzo ciekawą rzecz, a mianowicie, abym wziął, słuchajcie, poteczki i jak tylko będę z Bobo, to aby, słuchajcie, nagrać odcinek, jak ja go podglądam i patrzę, czy on nie poszedł do miejsca, które na przykład kiedyś ukrył, albo coś w tym stylu, albo czy on nie spiskuje przeciwko nam, bo ja akurat wierzę w to, że Bobo jest okej, i że jakby Bobo nie chce nic tutaj, żadnej wojny, to jestem absolutnie pewien, że Bobo nie chce żadnej wojny, ale wiecie, faktycznie on mógł coś kiedyś tutaj na przykład ukryć, jakąś bazę swoją, czy jakąś skrytkę i teraz, tak nie za bardzo chcecie ją pokazać, dlatego to jest bardzo dobra sugestia. Ja czytam komentarze, więc oczywiście komentarze piszcie i też, słuchajcie, jest jedna sprawa odnośnie powrotu chłopaków, dokładnie tak. Ja bym chciał, aby, słuchajcie, chłopacy wrócili i nawet wiem dokładnie, jak my mamy to zrobić, tylko że, słuchajcie, to jest tak ciężka akcja do ogarnięcia, że to, co wam się wydaje, że to jest easy, ale, słuchajcie, to nie jest easy, naprawdę to nie jest easy, patrzcie. Tak, ja nie pamiętam tego czegoś, ale dobra, może coś takiego faktycznie było. Jesteśmy w ogóle teraz na bagnach, bo przecież tutaj Bobo, pamiętacie? On miał swoją tutaj bazę, może, słuchajcie, w tej bazie coś tutaj znajdziemy. Serio, może coś tutaj znajdziemy w tej bazie, bo ona była tutaj mega, mega rozwinięta. Nie będę tam schodził, słuchajcie, w dół na razie, bo mieliśmy się udać do lodów. No! No, i mamy pierwszy łup, który, słuchajcie, jest cokolwiek warty tutaj do odbudowania Milionowic. TNT, słuchajcie, też by się bardzo przydało. Redstone'owe pochodnie by się bardzo przydały. Pewnie gdzieś było TNT, ale już o nim totalnie tutaj zapomniałem i gdzieś się przegapiłem. Ale wracając, w każdym razie, słuchajcie, odnośnie powrotu chłopaków, to nie jest taka łatwa rzecz. Naprawdę,
to nie jest taka łatwa rzecz, żeby oni sobie po prostu tutaj weszli i po prostu tutaj byli. Ja pisałem, słuchajcie, z nimi na Messengerze i, no wiecie, na Messengerze, tam komunikator ten od Facebooka, nie? No, rozumiecie, bo głupi nie jesteście, no. I to nie jest tak, że słuchajcie, oni sobie teraz wejdą na serwer i są w milionowicach, więc naprawdę, to ja nie do końca wiem, jak my mamy to rozwiązać, ale słuchajcie, spróbujemy zrobić wszystko, żeby chłopaki tutaj wrócili, skoro my jesteśmy na milionowicach, to oczywistym jest, że chcemy, aby, słuchajcie, tutaj cała nasza ekipa była, tak? To jakby to chyba się łączy, a przynajmniej tak mi się wydaje, że powinno się łączyć. Więc tak jak mówię, my polecimy sobie też do lodowic teraz. Zobacz, ty, ja nawet nie wiem, czy ja w ogóle... To się górami w ogóle do lodowic szło? Nie pamiętam nawet takich rzeczy, ale może tak. Może tak, to było naprawdę, słuchajcie, dawno temu. A może po prawo szedłem, słuchajcie. W każdym razie, to nie jest tak, że oni sobie teraz mogą wejść na serwer i po prostu są. Oni nawet nie wiadomo, gdzie są. I to jest, słuchajcie, jeden duży problem. To jest naprawdę, słuchajcie, gigantyczny teraz problem. A my... Ty, ej, ja się... Ja chyba się nie zgubiłem, chyba jednak kojarzę ten las. Naprawdę chyba kojarzę ten las, nawet tutaj TNT jakieś nasze są postawione, więc spoko. Chyba mniej więcej wiem, gdzie my się teraz tutaj znajdujemy. I zaraz powinien być ocean, właśnie lodowy. Ej, naprawdę te fajerwerki tak dużo ułatwiają. No tak dużo, patrzcie jakie to jest easy, żeby teraz się przetransportować. A kiedyś do lodowic, to słuchajcie, były no 3000 krat, nie? To się szło. To się naprawdę, kurde, szło, a teraz patrz, o, i cyk ocean. I mamy to, słuchajcie, i tu gdzieś zaraz będą lodowice. O, są lodowice, słuchajcie, są lodowice. Znaczy jeszcze miasto nie, na razie jest lodowiec, ale zaraz będą też lodowice, więc naprawdę spoko. Słuchajcie, nie wiem, jak mam wam powiedzieć o tym powrocie chłopaków, bo to naprawdę to się wydaje takie easy, że oni wchodzą na serwer i tak dalej, ale słuchajcie, tak nie jest. Tak nie jest, oni wczoraj wchodzą na serwer. Znaczy, ja właśnie nie chcę za dużo powiedzieć, bo chcę zrobić odnośnie tego odcinka, bo to jest w ogóle jakaś porąbana akcja. Oni wchodzą na serwer i nie są w milionowicach. Nie, serio, nie są w milionowicach. O, tu jest jeszcze baza. Tu jest jeszcze baza, słuchajcie. To jest baza Bobo, w której on się ukrywał. Bobo się ukrywał podczas wojny. Więc tutaj, słuchajcie, mogą być jakieś itemy. Tu mogą być naprawdę jakieś itemy. Wejdźmy tu, słuchajcie, wejdźmy tu. Ale wracając, tak jak mówię, to słuchajcie, nie wygląda w taki sposób. Nawet jeszcze jakaś podka leży, słuchajcie, po mnie, kiedy ja go podglądam. To nie jest taka, słuchajcie, easy sprawa, że oni sobie weszli na serwer i nagle są w milionowicach. Właśnie to jest, słuchajcie, jakaś mega przekichana akcja. I nie wiadomo, słuchajcie, jak to dalej będzie. Ale oni muszą wrócić, muszą wrócić. I zarówno my do tego się przyłożymy z Bobiksonem, jak i, słuchajcie, oni się przyłożą. Tak, żeby po prostu wrócić, bo nie ma innej opcji, słuchajcie. Ja nie widzę innej opcji. Wow, ile tu jest, słuchajcie, żarcia. I to żarcie też myślę, że fajnie by było zabrać, więc pozwolę sobie, słuchajcie, wywalić niektóre inne rzeczy, na przykład wywalimy sobie to, wywalimy sobie to, wywalimy sobie to, wywalimy sobie to. Obsydianu będziemy mieli po czapeczkę, redstone'u też mamy, słuchajcie, po czapeczkę, więc wezmę to. Czy my mamy lód? To na razie nie. Dirt, słuchajcie, dirt, dirt i jeszcze raz dirt. To jest coś, co ja nie, słuchajcie, ja nie wierzę, że ja to jakby mówię, ale naprawdę, dirt jest teraz na wagę złota, słuchajcie. Dirt jest teraz na wagę złota, bo my musimy, słuchajcie, uzupełnić wszystkie te dziury. Dosłownie wszystkie te dziury. Czy my zabierzemy coś jeszcze, słuchajcie, stąd? No, strzały możemy wywalić. Więcej żarcia, słuchajcie. Więcej żarcia może się tutaj przydać. Wywalimy to na to. Zapalniczkę, słuchajcie, wywalimy też na... A myślę, że na kolejnego dirta. Okej, tutaj, słuchajcie, jakieś są poteczki. No... No niewidzialność, to ja bym tutaj przytulił bardzo chętnie. Wow, co tu się dzieje? Ej, ale naprawdę niewidzialność, to ja bym tutaj bardzo chętnie przytulił. Ale słuchajcie, nie bardzo też mam na to miejsce. Więc wezmę sobie, słuchajcie, jedną. Jedną, aby po prostu móc zrobić ten odcinek. Tu jest, słuchajcie, jakaś tabliczka z jakimś napisem. Tu są jakieś inne rzeczy. Ej, ale naprawdę, słuchajcie, to jest baza Bobiksona. Pamiętacie to? On się, słuchajcie, tutaj ukrywał. On się tutaj ukrywał, kiedy była bitwa w lodowicach. Wow, ale co wspomnienia, słuchajcie. Ale to są wspomnienia, nie pamiętam, czy tutaj jest jakieś przejście, ale musi być przejście, no musi, gdzieś, czekajcie, nie ma chyba tutaj przejścia, ej, ale naprawdę, takie wspominki mi się tutaj robią, że to jest po prostu szok, to jest po prostu, słuchajcie, szok, pamiętam, nawet pandę on tutaj miał, ja cię kręcę, i tutaj, słuchajcie, był jeszcze skok i tutaj było więzienie, ale tutaj było przejście, czekajcie, ja sobie wejdę tędy, bo nie chcę, słuchajcie, właśnie wpaść do tego więzienia, ale ono, tak, tutaj było więzienie, pamiętacie, i tutaj chyba Elviso wpadł, albo agent, nie pamiętam, ale naprawdę, słuchajcie, tu się dużo zadziała. Dobra. Lecimy wobec tego, słuchajcie, teraz do lodowic, bo nawet nie przewidziałem, że my, słuchajcie, wejdziemy do tej bazy. Nawet ja o niej nie pamiętałem, nie? Więc, kurczę, całkiem ciekawie. To jest, słuchajcie, takie właśnie fajne wyjście. Okej, wychodzimy, dobra. I gdzieś w tamtą, słuchajcie, stronę są normalne już lodowice. Takie lodowice, lodowice. Prawdziwe nasze miasto. Prawdziwe nasze miasto z historią, goście. Dobra, więc sobie tam popłyńmy, tylko czekajcie, w którą to było stronę. Ej, no wydaje mi się, że w te. Wydaje mi się, że w te, jak nie, to będziemy krążyć. Ale nie, no to na bank. O, widzę. I cyk, jesteśmy w lodowicach, bo ja nie wierzę. Ej, ale naprawdę, to jest chyba...
miasto, które mam z nim najwięcej dobrych wspomnień. Serio, jakby Milionowice mają najwięcej wspomnień, ale to jest miasto, w którym jest najwięcej takich kozackich wspomnień. No po prostu wow. Jakby kurczę, ale to jest kozackie miejsce. Pamiętacie to wszystko? Pamiętacie te wszystkie wojny? Ja cię kręcę. Co to było? Okej, może wojny to też nie do końca jest najlepsze wspomnienie, umówmy się. Ale jakby tutaj te początki z Bobo. Pamiętam, słuchajcie, zbrojenia z chłopakami i tak dalej. Kurczę. Ja bym, wiecie co, bardzo, bardzo chciał kiedyś wrócić do jakiegoś motywu wojny. Tylko takiego motywu wojny, wiecie, no żebyśmy walczyli z jakimś, jakieś dobro i zło, a nie między sobą, bo to bez sensu, słuchajcie, nie? To by było naprawdę kozackie, ale też taka wojna, tak jak mówię, taka... On sensowna, sensowna wojna, bo to było bardzo, bardzo ciekawe. Tutaj pamiętam, że pod craftingiem też coś zrobiłem, nie? A to pamiętam, słuchajcie, tutaj pod craftingiem coś by... A, cię pierd, patrzcie to! Patrzcie to, tutaj miałem skrzyneczki. Ej, Ej, ale nie przypominam sobie, żebym, słuchajcie, tutaj zostawił tak mało itemów, ale może podczas wojny, wiecie to? Może faktycznie podczas wojny, słuchajcie, faktycznie tych itemów troszeczkę tutaj zabrałem. Ja przypominam kozackie koszuleczki, bo tutaj mi się akurat animacja wyświetliła. www.abraity, pierwszy link w opisie. No, a teraz tak. O gościu, spieszcie się, bo jeszcze niebieskie są, ale naprawdę, niebieskie to bardzo szybko schodzą, więc póki są, atakujcie. Niebieskie i czarne. I czarne są strasznie też popularne. No, w każdym razie, nasze miasteczko, słuchajcie, tutaj lodowice, zaraz pójdziemy sobie oczywiście po itemki, ale jeszcze wam tutaj pokażę, bo ja też chcę sobie, słuchajcie, tutaj zobaczyć, co się tutaj ładnie dzieje. Pamiętacie, my tutaj mieliśmy taką fortyfikację z obsydianu. Tutaj, słuchajcie, dosłownie za sekundkę. O, już ją widać. I tutaj to się nieźle kampiliśmy. Przed, kto tutaj był? Chyba Bobikson sam? Albo Bobikson z kimś. Nie pamiętam z kim, ale jakoś mi się przypomina, że że on nie walczył tutaj sam. I tutaj faktycznie mieliśmy takie coś. Tutaj mieliśmy coś takiego. I tutaj mieliśmy tunel, którym uciekaliśmy. Tak! Tak, mieliśmy tunel, którym uciekaliśmy. Wow, słuchajcie, ale to był... Jakby, wiecie co? Ja wiem. Ja wiem, to się źle, negatywnie, teoretycznie jakby kojarzy. Wojna, nie? Że o, gościu, już się klepałeś z Bobo, Bobo to przyjaciel. Tak, zgadza się. Ale ja zarazem, słuchajcie, w tym było tyle emocji i tyle w tym wszystkim, słuchajcie, było takiej werwy, takiej energii, że ja naprawdę dobrze to wspominam. Serio, jakby teraz z perspektywy czasu ja naprawdę tą wojnę dobrze wspominam. Okej, były miejscami takie sytuacje, że nie było fajnie, tak? Ale jak na przykład, słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie, ale może ktoś z was pamięta, jak ja udawałem szpiega, że niby jestem w jego armii. No ja to tak dobrze wspominam, słuchajcie. No tak dobrze to wspominam, że to jest po prostu hit, nie? Serio, naprawdę. O, nasze miejsce. Ja pamiętam, że ja zabierałem stąd itemy, ale... Ale naprawdę nic nie zostawiłem. Naprawdę nic. Tutaj, słuchajcie, też pamiętam, że w ścianie było coś takiego, tylko że tutaj chyba nie ukrywałem żadnych itemów. Nie, tutaj, słuchajcie, żadnych itemów nie ma. Tutaj, słuchajcie, też chyba nic nie zostawiłem. W wychodku, słuchajcie, chyba też nic. Bo wiecie, ten mój... A nie, tutaj w wychodku to tym bardziej, nie? Ej, naprawdę, słuchajcie, kurczę, nie pamiętam, czy ja tutaj pozostawiłem itemki, czy nie zostawiłem. Tutaj też było takie fajne przejście. Okej, tu jest skrzyneczka jedna. Skrzyneczka druga też nic nie ma, kurczę. Dobra, to idziemy do głównej głównej skrzynki, słuchajcie, w lodowicach. Tak, bo mamy tutaj przecież taką główną skrzynkę. Mamy, słuchajcie, tutaj nawet panią Krzysiową, którą fajnie by było zabrać. To by było naprawdę fajne. I tutaj, o! O! I to jest fajna rzecz, słuchajcie. To jest fajna rzecz. To jest drewno, które na pewno nam się przyda, bo jest w dużej ilości. Czy to złoto, słuchajcie, tam się przyda? O, tu jest kolejne drewienko, więc sobie tutaj dziabnę. Ale słuchajcie, czy to złoto nam się przyda? Nie mam pojęcia, czy to złoto nam się przyda. Naprawdę, słuchajcie, nie mam pojęcia. Tą klatkę nie wiem, czy bym... Nie, no ona jest za dobra. Ona jest za dobra, ta klata. Bo wiecie, ja i tak latam na elytrze, więc po co mi ona? Ale ona jest za dobra. Tutaj, słuchajcie, też może coś być, ale nie tym razem. A tutaj, słuchajcie, też nic. Ej, czyli naprawdę, my wobec tego pozabieraliśmy wszystkie itemki, słuchajcie. Ale my jeszcze przecież nie zobaczyliśmy w ten, tutaj. Tutaj, bo Bobikson przecież też ma tutaj jakieś swoje rzeczy. O! O, jakieś szkło, słuchajcie, tutaj wleciało. Szkło to akurat mogłoby się przydać. Mnóstwo kobla. Okej, kobel to się też by mógł przydać. Tutaj to. Tutaj jakieś śmieci sobie chłop znalazł. Ej, naprawdę. Wow, tutaj jest dużo rzeczy, które mogłoby się przydać faktycznie do naprawy. I ewidentnie musimy też zahaczyć, słuchajcie, o bazę Bobo na pustyni. Nie wiem, czy pamiętacie, ale chyba wojna się zaczęła w ogóle na pustyni. Ja cię kręcę, ale tutaj dużo dzwonków, nie? I jeszcze, słuchajcie, tam, gdzie znalazłem Dirta w tym odcinku, to w tej bazie właśnie na bagnach, tam, słuchajcie, w podziemiach też jest bardzo, bardzo dużo jakiejś rozbudowy, więc tam też będziemy musieli się udać. O, słoneczniki mogłyby się też przydać. Słoneczniki mogłyby się przydać, słuchajcie, no bo wiecie, Milionowice to jest miasto kwiatów, więc no, słuchajcie, to ze sobą gra, żeby było ładniej, ale my w każdym razie, słuchajcie,
teraz mamy naprawdę ogarniętą tej temę i powiecie, że ten dirt jest nieważny, ale słuchajcie, widzieliście te zniszczenia. Widzieliście te zniszczenia, więc musicie przyznać, że dirt jest na wagę złoto. Ja nie przyznam oczywiście tego bobo, absolutnie nie przyznam tego bobo, ale naprawdę jest na wagę złoto. Ja zostawiłem gdzieś fajerwerki? Nie! Nie, ja wiem. Ja już widzę, słuchajcie, całe wszystkie komentarze typu 12.01, Abra zostawił fajerwerki. Nie, ja zostawiłem je pewnie w tamtej ba... serio? I ja muszę z buta teraz wracać. Naprawdę, dobra, mam przynajmniej tutaj łódeczkę. Ej, ale poważnie. Poważnie ja je zostawię. No i pamiętacie, jak ja mówiłem, że tak łatwo się tutaj idzie do lodowic, nie? Pamiętacie? To mówiłem, słuchajcie, chwilę temu. A jednak się okazuje, że upsik i tutaj, słuchajcie, też coś jest, ale tutaj nie byłem. Nie, to nie mam pojęcia, co to jest. Absolutnie, słuchajcie, nie mam pojęcia, co to jest. Lol, widzę to pierwszy raz w życiu. Nie, naprawdę, nie oszukuję. Chyba, że to jest jakieś... Nie, naprawdę, co to jest? Ej, nie mam pojęcia, słuchajcie, co to jest, ale naprawdę widzę to pierwszy raz w życiu. Okej, może to... Chyba tu o to, słuchajcie, chodziło. Chyba tu o to chodziło, że to miała być jakaś pułapka. Ale dobra, lecimy w każdym razie dalej, bo słuchajcie, my musimy szybko wracać teraz do milionowic, ugadać się jak najszybciej, słuchajcie, z Bobo i zacząć naprawiać te milionowice oraz próbować ogarniać chłopaków. Ja jestem, słuchajcie, w stałym kontakcie z nimi na Facebooku i próbuję jakoś to ogarnąć, ale serio, oni jakby, no, chcę zrobić o tym oddzielny odcinek, bo słuchajcie, to nie jest takie easy do opowiedzenia, ale oni sobie weszli, słuchajcie, normalnie na serwer i okazuje się, że... Halo? Coś gdzieś nas jakby... No, nie będę nic zdradzał, słuchajcie. Nie będę nic tutaj zdradzał, ale naprawdę, powiem tylko tyle, że no jest grubo. No jest grubo i mam nadzieję, że z tego nie wyniknie żaden inny jakiś tutaj grubszy syf, bo wiecie, ja tutaj tak opowiadam, że w sumie chciałbym wojnę, walka dobra ze złem, ale... No właśnie, problem, słuchajcie, w tym jest taki, że jeżeli nam przypadkiem wyjdzie z tego wojna, to... No to jakby... no właśnie, to będzie, że ja wykrakałem. To będzie, że ja wykrakałem, słuchajcie, bo ja najpierw powiedziałem tak, wiecie, tak z machnięciem ręki, że chciałbym, żeby była wojna, bo było ciekawie. A zaraz jak naprawdę dojdzie do wojny, to będzie masakra, ale na, jakby nie będę nic mówił, ale po prostu bądźcie na bieżąco, bo no, słuchajcie, niezłe jaja się zrobiły. My oczywiście w trakcie będziemy rozbudowywać milionowice, bobowice, naprawić i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeszcze był mój domek, ale czy ja coś tutaj zatrzymałem, słuchajcie, jakieś itemki schowałem? Nie, tutaj było tylko łóżeczko, które kiedyś zabrałem. Więc my musimy się teraz wrócić, musimy też ugadać się, słuchajcie, tak jak mówię, z Bobą. I musimy się ugadać z chłopakami, bo to ja się tylko boję jednej rzeczy, że jeżeli chłopaki, słuchajcie, weszli na serwer i nie są, słuchajcie, w milionowicach, tylko są naprawdę daleko, a oni kiedy opuszczali serwer ten, nie wiem, 3 miesiące temu czy kiedykolwiek, to a byli w milionowicach, to że za tym stoi ktoś jeszcze. Ktoś jeszcze, ale na tabie, słuchajcie, nikogo nie ma. Nie ma ani Herobraina, ani Intruza, ani nikogo innego, słuchajcie, jakby, no, ja nie wiem, nie widziałem nikogo. Więc jeżeli oni wchodzą na serwer i są gdzieś indziej, i są jeszcze w dodatku, no daleko, naprawdę daleko, to jeżeli ktoś naprawdę za tym stoi, to ja się właśnie boję, że z tego, słuchajcie, wyjdzie wojna. I zapytacie, dlaczego mówię, skoro miałem nie mówić, ale... Słuchajcie, to jest 18 minuta filmu, umówmy się, do tego momentu dotrwali tylko ci, którzy nie są takimi bywalcami przez przypadek, tylko raczej to są widzowie, którzy no już poczuli ten klimacik, albo po prostu są stałymi widzami, więc mogę tutaj uchylić rąbka tajemnicy. To powiem wam tylko tyle, że naprawdę będzie trudno, nie będzie łatwo, bo może być w to zaplątana jakaś osoba, czy jakaś postać, czy ja nie wiem co, jak to w ogóle nazwać, jakiś potwór, który naprawdę no robi syf. Bo dziwne rzeczy się dzieją, ale nie widziałem. Nie widziałem absolutnie żadnej tabliczki, ani nie widziałem, słuchajcie, absolutnie żadnego niku, ani żadnych dziwnych rzeczy. Tylko, znaczy, widziałem dziwne rzeczy, ale że nie widziałem przykładowo wysadzonego lodowca. Albo nie widziałem tabliczki na przykład, że ha, 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 ha. Nie, takich rzeczy nie było. I nie będę wam tutaj, wiecie, okłamywał was, absolutnie. Ale jeżeli oni wchodzą na serwer i nagle są nie wiadomo gdzie, no to jakby... to jest dziwne. To jest dziwne. No, to jest dziwne. I to oby z tego, słuchajcie, nie wynikło nic bardziej, bo jeżeli tak dalej pójdzie, to naprawdę ja się obawiam, że tutaj ktoś będzie nas zastraszał, że ktoś, słuchajcie, wiecie, my wracamy sobie na milionowice. Ledwo co wróciliśmy na milionowice i już ktoś to wyczuł. Nie wiem kto. Nie wiem co. Nie wiem czy kto, czy co, bo ja nie mam pojęcia. Ale takie rzeczy się nie dzieją, że wychodzisz z serwera, wracasz po 3 miesiącach i jesteś...
x kratek dalej. No po prostu jakaś masakra, dlatego moi drodzy, ja teraz udaję się szybciutko tutaj ładnie do Milenowic. Zostało mi jeszcze 2000 kratek, bo nie mam fajerwerek. Mógłbym już creepera nawet ubić i mieć fajerwerki, ale w każdym razie nie mam. A was moi drodzy oczywiście zapraszam bardzo do subskrybowania kanału, bo teraz tak jak wróciliśmy na Milenowice, to naprawdę słuchajcie, wracają stare dobre klimaty. Będą i pranki, i ciekawe rzeczy, i w dodatku słuchajcie, ratowanie chłopaków. Mam tylko nadzieję, że tak jak mówię, nie wyniknie z tego jakiś większy tutaj syf, bo trochę się boję, bo dziwnie się dzieje. Więc subskrybujcie i bądźcie na bieżąco oraz wpadajcie na www.abra.et. Pierwszy link w opisie. Takie kozackie koszuleczki są Abra Team, są także bluzy Abra Team, są słuchajcie, kubki Abra Team, są także Bobo Team i spieszcie się, bo na przykład czarny kolor schodzi w miarę szybko. Więc obczajcie, jeżeli macie akurat na sklepie dostępny czarny kolor, to kupujcie. Darmowa dostawa od 99 zł www.abra.et. A ja wam bardzo dziękuję. Dobrego dzieńczka. Eleczko i pół!